Cześć, witam Was wszystkich serdecznie na kolejnej lekcji. Dzisiejszym naszym tematem jest Zjednoczenie Niemiec. Coś, od czego zaczynają się często nawet podręczniki od historii, wydarzenie, które naprawdę no, trochę ruszyło strukturami wtedy świata. W Europie powstało nowe państwo, które tak naprawdę... Niby było obecne, jednocześnie go tak formalnie nigdy nie było. Mieliśmy te małe państwa niemieckie, ale nigdy nie mieliśmy takiej pełnej zjednoczonej rzeszy. Znaczy no wcześniej mieliśmy jeszcze pierwszą rzeszę, ale tutaj jakby została ona odtworzona w nowej, jeszcze silniejszej e, formie. No, ale spójrzmy sobie krótko może na proces e, tworzenia się w ogóle idei zjednoczenia Niemiec. E, po kongresie Wiedeńskim w 1815 roku e, pamiętamy jest Związek niemiecki pod przywództwem Austrii. I wtedy też trochę się wzmagają już pierwsze jakieś idee, może by te Niemcy zjednoczyć, ale nie ma jakby w, w tym kierunku żadnych radykalnych ruchów. Prusy jednak w 1834 roku są inicjatorem założenia niemieckiego związku celnego, który zresztą będzie trwał do roku 1800, 1919. 1834 mamy z, y, niemiecki związek celny. Niemiecki niemiecki związek celny. Obejmuje on państwa niemieckie poza Austrią, co jest bardzo ważne dla nas. Przede wszystkim on tutaj ingeruje, znaczy wprowadza zasadę liberalizmu gospodarczego, niemiecki związek celny pozwala na łatwy przepływ nie tylko idei, ale przede wszystkim towarów przez terytoria państw niemieckich. Przez to wszystkie te małe państewka niemieckie, których jest naprawdę dużo, jednoczą się ekonomiczne. One się ze sobą spajają, zaczynają być od siebie uzależnione. Gdzieś produkujemy jakieś, dajmy na to, żyletki, ktoś je gdzieś kupuje, tam nie ma tej fabryki, oni produkują za to coś innego i dostarczają temu Kraju, który produkuje żyletki i tak dalej. No jest takie, jest takie zespolenie całkowicie ekonomiczne. Także co jest ważne, w 1861 roku królem Prus zostaje Wilhelm I, brat Fryderyka Wilhelma IV i może zapiszemy sobie to 1861. 1861 mamy jego koronację. A drugą taką ważną osobą, w zasadzie może nawet i ważniejszą, jeśli chodzi o proces zjednoczenia, to Otto von Bismarck, który w roku 1862 zostaje powołany na stanowisko premiera Prus, a jednocześnie ministra spraw zagranicznych. Otto von Bismarck, 1862 to jest rok. Bismarck... Premier Impros. Bismarck. Premier Impros. Premier Impros. Sam Bismarck pochodzi z rodziny Junkrów, czyli, tak z, czyli pruskiej szlachty. Znakomi, miał znakomite odezwy pisemne, ale gdy mówił ponoć wydawał z siebie taki dość piskliwy głos. Był także trochę nieumiarkowany w jedzeniu i piciu, ale za to pełen energii, temperamentu i pomysłu. Można by powiedzieć Geniusz taki zażarty w młodości się bardzo dużo pojedynkował, aż 25 razy, stąd miał też liczne blizny z młodości. Początkowo był zwolennikiem liberalizmu tak na wzór angielski, a z czasem staje się takim konserwatystą. Dyplomację ćwiczy już od czasu, pamiętamy, parlamentu frankfurckiego, który obradował w czasach wiosny ludów, jednak on, pamiętamy, nie przynosi żadnych skutków. Później ćwiczy to na placówkach dyplomatycznych w Rosji i Francji. Polegał też w swojej karierze głównie na ludziach posłusznych. Nie lubił takich, którzy dążą do niezależności. Mówiono o nim, że Bismarck uczynił Niemcy wielkimi, a Niemców małymi, tak odnosi się często do jego osoby. Bismarck ma już w koncepcji, kiedy obejmuje urząd, stworzenie zjednoczonych Niemiec. Jednak uważa on, że tylko silnie ekonomicznie i militarne państwo będzie mogło się przeciwstawić potędze Rosji i też innych mocarstw, dlatego Niemcy, muszą, jak zostaną utworzone, muszą być już od początku właśnie takie. I uważał je, że tak sam zauważył zresztą po parlamencie frankfurskim, że nie ma sensu tutaj gadaninom jednoczyć Niemiec, potrzeba to zrobić krwią i żelazem. Dlatego mówimy, że Bismarck zjednoczył, zjednoczył Niemcy krwią i żelazem. Czyli zapiszmy sobie krew i żelazo. Krew i żelazo. Okej. Okay. Ale wróćmy dalej sobie do tego, co się dzieje w prusach. W Prusach mamy przede wszystkim już od początku XIX wieku silną armię, która cały czas jest przekształcana, cały czas unowocześniana. Obowiązuje trzyletnia służba wojskowa, co ze względu na powszechny obowiązek szkolny, także wysoki poziom ogólnie cywilizacyjny społeczeństwa. To społeczeństwo było wykształcone, bardzo inteligentne. To był czas wystarczający, żeby wyszkolić dobrych żołnierzy. Oni przechodzą później do rezerwy i czasem mają Jakieś ćwiczenia, żeby nie zapomnieli swojego fachu. W czasach pokoju Prysy miały armię około 200 tysięcy żołnierzy, a w razie wojny mogły ją powiększyć do 600 tysięcy. Także jako jedno z pierwszych państw doceniają znaczenie kolei i telegrafu w działaniach militarnych i dlatego całe państwo jest w zasadzie rozsiane tymi sprzętami, przez co łączność w armii jest bardzo dobra. Samym twórcom potęgi militarnej Niemiec jest Helmut von Moltke. Warto to sobie nazwisko zapamiętać. Teraz sobie trochę przewiniemy. Żeby mieć miejsce. Helmut von Moltke. Helmut. Tutaj przerwa. Helmut von Moltke. To jest twórca tak naprawdę armii Pruski, on tutaj się głównie nią e, zajmował. E, sam Bismarck e, przypuszcza, że e, s, samo stworzenie sil, silnych Niemiec e, sprawi, że no, pojawi, się może, mo, pojawi się może szybko antypruska koalicja. E, dlatego kanclerz próbował najpierw zyskać przychylność Rosji. Tutaj pamiętamy w, w, w powstaniu styczniowym e, traktat Alvensleibena. Tam e, pozwala Rosji na przemarsz jej wojska przez terytorium pruskie, dlatego Aleksander II uznaje Prusy za swojego dobrego sojusznika. Za to wzrosła wrogość między Rosją a Francją Napoleona III, która z kolei popierała wtedy polskie powstanie. No i w, w tej sytuacji Bismarck widzi takich dwóch najbardziej znaczących wrogów. Austrię, która przecież przewodniczy Związkowi Niemieckiemu i na pewno będzie się sprzeciwiać zjednoczeniu Niemiec pod, pod Berłem Pruskim, ale także widzi jako swojego wroga Francję, która na pewno nie będzie chciała utworzenia silnego państwa jako jej sąsiada. W zasadzie wtedy już taka debata... Czy społeczna, czy Niemcy mają być zjednoczone według idei... Małych Niemiec czy dużych Niemiec, pamiętacie, jeśli, mówiliśmy to sobie na jednej z lekcji, że wielkie Niemcy to były zjednoczenie pod berłem Austrii, a małe pod e, berłem Prus. No w zasadzie tutaj już społeczne nastroje wskazują, że te Prusy tak naprawdę są liderem. One są najsilniejsze gospodarczo w całym Związku Niemieckim, najsilniejsze militarnie i one tak naprawdę prowadzą prym. No ale Bismarck próbuje wyeliminować największego oponenta, czyli właśnie tą e, Austrię. I tak w 1864 roku wybucha wojna duńska między Danią a zjednoczonymi Austrią i Prusami. Przyczyną jej rozpoczęcia jest próba wcielenia przez Danię niemieckojęzycznego księstwa Holsztynu, Szlezwiku i Lauenburga. Sprzeciwia się temu cały Związek Niemiecki. Prusy skłaniają Austrię, żeby za zaatakować i pokonać Danię w tej, w tej kwestii. Zapiszmy do sobie 1864 wojna duńska. Oczywiście tutaj zjednoczone wojska łatwo pokonują Duńczyków, nie ma w tym najmniejszego problemu. I następuje podział zdobytych ziem. Na początku mamy wspólne rządy austriacko-pruskie, a później Szlezwik wcielono do Prus, a Holsztyn do Austrii. W tym, jeśli pamiętacie, może z geografii, Szlezwik E, Szlezwik jest nad Holsztynem, Holsztyn jest tutaj, to mnie, tak narysujemy sobie takim kwariał Hol, Holsztyn-Szlezwik, a tu już mieliśmy e, tereny podległe raczej Prusom, czyli Austria tak naprawdę ze swoim terytorium w tym miejscu była otoczona, czyli już było widać, że to na pewno będzie dążyć e, do konfliktu. E, no i oczywiście Bismarck e, chciał to w ten sposób wykorzystać, od początku e, było to zaplanowane. W ten sposób Bismarck prowadzi manewry wojskowe pruskie, które często naruszają granice, co się oczywiście bardzo nie podoba Austrii. I Austria w tym przypadku w 1866 roku wystosowuje ultimatum do Prus, które Bismarck lekceważy i następuje wojna prusko-austriacka, która trwa ledwo 7 tygodni i kończy się całkowitą klęską Austrii. Austria nie jest przy, przygotowana do takiej wojny. Już wcześniej Bismarck zadbał, żeby Austria była odizolowana. Nieprzychylna jest jej Rosja, z którą Austria się kłóci o Balkany. Włochy sprzymierzają się z Prusami, gdyż liczą na zajęcie Wenecji, co uzyskają w traktacie pokojowym. Francja zachowuje obiecać neutralność już wcześniej na tajnym spotkaniu między Bismarckiem a Napoleonem III. Tam także Bismarck wyraża zgodę na zajęcie przez Francuzów części Belgii. Było to ustalone na spotkaniach w Biarritz. Możemy zapamiętać to hasło Biarritz. Biarritz. W roku 1864 i 1865 w obu tych latach w październiku miało to spotkanie między Bismarckiem i Napoleonem. Tam uzgodnili to, co wcześniej wspomniałem. Część także krajów Związku Niemieckiego, głównie protestanckich, popiera raczej Prusy. Bawaria, Wirtembergia i Saksonia opowiadają się po stronie Austrii. Ale jako tako Austria jest odizolowana. Francja zachowuje neutralność, Prusy w takiej wojnie w zasadzie wygrywają. Pruska armia jest świetnie wyszkolona, jest świetnie przygotowana, ma już przygotowane w zasadzie plany działania, wykorzystuje kolej, linie telegraficzne i mamy błyskawiczne zwycięstwo. Szczególnie efektowną bitwą, która zresztą była największą z tych bitew w trakcie tej wojny w lipcu 1866 roku, bitwa pod Sadową lipiec 1866 Bitwa pod Sadową Bitwa pod Sadową Możecie zresztą spotkać się z nazwą Königgrätz To jest nazwa niemiecka, my mówimy Sadowa, Niemcy mówią Bitwa pod Königgrätz my to sobie może w nawiasie tutaj Kynig Grec Powstał później taki marsz Nawet zresztą jeden z ulubionych marszów Później Hitlera marsz, Kynig-Grecer-Marsz A to taka już ciekawostka. No, Niemcy wygrywają i mamy w Pradze traktat pokojowy. Na jego mocy Prusy zajmują Holsztyn, Włochy zajmują Wenecję, a Austria musi zapłacić także Prusom no, niewielkie, dość symboliczne odszkodowanie. Najważniejszym jednak skutkiem jest rozpad Związku Niemieckiego. Austria się na to musi zgodzić. I traci tak naprawdę tą już tak pozorną dominację nad krajami niemieckimi. Prusy jednak nie przyłączają obszarów, na które naciska król i też część urzędników, czyli S Saksonie i Czechy. Prusy ich nie zajmują, dlatego już nie chcą, Bismarck nie chce w swojej koncepcji polityki tworzyć sobie z Austrii wroga na zawsze, bo to już będzie zawsze, będą dysonanse o te tereny. On chce tylko jakby odsunąć Austrię od kwestii jednostki, Niemiec. On chce tego dokonać całkowicie przez e, Prusy. Także uważał, że Austria może być później potrzebna w działaniach przeciwko Rosji. A przejęcie tej terytorium byłoby tylko powodem do trwałego e, konfliktu. E, decyzje też Bismarcka spowodowały, że Prusy przestają być teraz krajem rozbitym e, terytorialnie. E, są już teraz bardziej e, zintegrowane dzieje się tak głównie na skutek wcielenia tych, do Prus wcielenia tych małych państw, które były sojusznikami w tej wojnie z Austrią, czyli 1866 wiem, że do góry mamy zapisaną tą datę, mamy w, 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 wojna wojna prusko-austriacka prusko-austriacka i mamy też wtedy pokój w Pradze pokój w Pradze. Ok. No rozpada nam się Związek Niemiecki i pod przewodnictwem PRUS zostaje w 1867 roku. Znowu sobie przewiniemy. W 1867 zostaje stworzony Związek Północno-Niemiecki. Związek. Związek Północno-Niemiecki. Nocno-Niemiecki. On skupia. 19 krajów niemieckich, leżą one na północy od linii rzeki Men. Powstaje takie państwo federacyjne z okrejowaną konstytucją, na czele którego stoi król pruski i oczywiście Bismarck. Do niższej izby parlamentu Związku Północno-Niemieckiego, czyli Reichstagu, wybiera się przedstawicieli w wyborach powszechnych, do wyższej, czyli do rady, czyli Bundesratu, wchodzą przedstawiciele poszczególnych tych państw, które należą do Związku. Do federacji nie należą za to katolickie kraje południa Niemiec. Jednak pod presją Prus zawierają one ze Związkiem Unię Gospodarczą, a także Obronny Układ Wojskowy. Czyli formalnie nie uczestniczą w tych obradach, ale są bardzo mocno z nim związane. No i teraz wyeliminowaliśmy Austrię, i zostaje nam tylko Francja. I Bismarck też już się o to zatroszczył. No tutaj trochę mu się też złożyło, że miał do tego dobrą okazję. Pretekstem staje się spór o tron Hiszpanii która nękana licznymi wojnami domowymi i zamachami stanu no, opuszcza ją królowa Izabela, jest zmuszona do abdykacji w roku 1868. I w 1870 parlament Hiszpanii, czyli Kortezy, zaproponował koronę Zresztą na prośbę Bismarcka, katolickiemu kuzynowi Króla Prus, Leopoldowi Hohenzollern Siegmaringenowi. To jest krewny daleki zresztą króla. Hohenzollern-Sigmaringen. To jest jakby tam jedna z odnóg Hohenzollernów. No i wtedy Francja czuje się trochę zagrożona, bo uważa, że gdyby dochodzi do koronacji Hohenzollernów, no to mamy... Tutaj mamy Francję. Tu mamy tam te Prusy. A tu mamy Hiszpanię. I Francja jest otoczona przez państwa Horencelernów, które mogą ją po prostu tsz, zgnieść. No i aby zapobiec temu, ambasador Francji interweniuje u króla Prus. Prosi go, żeby jako tako no, odstąpił od tego, to może doprowadzić do kolejnej wojny, ostrzega przed tym i Wilhelm I chce wystosować, chce wystosować pismo, w którym zgadza się na zrzeszenie się kandydatury Leopolda, oczywiście nie neguje jego kandydowania w przyszłości, no chciał to zrobić szczególnie dla otoczenia, żeby pokazać mu, że przecież nie dążymy do kolejnej wojny, ale nie znał on tak naprawdę planów Bismarka i jest lojalny do swojego kanclerza, wysyła mu treść, którą on chce, znaczy to co chce opublikować, no i e, wtedy e, ukazuje się tak zwana depesza emska, to jest ta depesza wysłana od Wilhelma I do e, kanclerza Bismarka. No i Bismarck w tej, on przeredagowuje tą oficjalną treść depeszy i wychodzi na to, że to Napoleon III zgadza się na, zgadza się na objęcie tronu przez Leopolda. Depesza ta ukazuje się w niemieckiej prasie, później zostaje przetłumaczona na francuską. Ukazuje się 14 lipca roku 1870 we Francji i wywołuje oburzenie Francuzów, co jest zgodne z oczekiwaniami Bismarcka. On się spodziewał takiego obrotu sprawy. Mas masowo Francuzi demonstrują, chcą ukarania Wilhelma I, są hasła e, wojny. Takie stanowisko też e, zachowuje rząd, e, żona Napoleona III, Eugenia. Sam cesarz m, może niekoniecznie wie, może, co może oznaczać ta wojna, e, no ale oficjalnie wywołuje wojnę, e, w, znaczy wywołuje wojnę wobec Prus, czyli e, tak naprawdę wobec całego Związku Północno-Niemieckiego. Agresorem jest Francja, e, więc e, po stronie Niemiec stają także kraje południa, znaczy po stronie Prus stają kra kraje południa Niemiec, które były związane tylko paktem obronnym. No i Niemcy szybko przygotowują się do wojny, którą tak naprawdę Francja, nie, w której Francja w zasadzie nie ma szans, bo toczy ją nie przeciwko Prusom, ale w zasadzie przeciwko całym Niemcom. Ale zapiszmy to sobie najpierw. 1870 depesza M.S.K. Depesza M.S.K czyli przeredagowana depesza od króla Wilhelma I do Bismarka, w której prosi on, w której on wyraża swoją opinię, a Bismarck to przeradagowuje tak, żeby wywołać furię we Francji, tak w skrócie sobie mówiąc, bo mogło się to wydawać trochę poplątane. Francja jest osamotniona, jeśli chodzi o dyplomację. Sama Rosja jest neutralna, wdzięczna Prusom wcześniej za pomoc w walce z powstańcami. Austria jest osłabiona po 66 roku, nie ma sił, żeby w ogóle wystąpić przeciwko Prusom. Wielka Brytania nie popiera Francji, ponieważ Bismarck wysłał do Londynu notatkę ze spotkania z Biarritz z Napoleonem III z roku 65. Tam cesarz wyraża chęć zajęcia Belgii, a Wielka Brytania jest gwarantem jej niepodległości. I zależy jej też na belgijskich portach, które oczywiście są niezbędne dla funkcjonowania handlu, co dla Brytanii się najbardziej liczy. Liczą się przecież interesy. No i Napoleon III jako tako Pozostaje łysy, byśmy powiedzieli, bez sojuszników. Niemcy kierują na początku 500 tysięcy żołnierzy, znakomite oddziały, znakomicie wyszkolone. Później wystawiają łącznie armię liczącą 1 350 tysięcy żołnierzy. Sztab generalny jest kierowany przez Helmuta von Moltke, generała. On realizuje już przygotowany wcześniej plan mobilizacji i koncentracji. Mamy szybki transport wojska koleją. Armia francuska tak naprawdę jest mniej liczna, słabiej wyszkolona nie jest zacofana, ale w porównaniu do Prus nikim w zasadzie nie mógł się równać wtedy w Europie jeśli chodzi o armię. Twor armię francuską tworzy 300 tysięcy żołnierzy, jest rozproszona wzdłuż granic, nie posiada w zasadzie dobrych planów. Prusacy na początku przejmują inicjatywę, przechodzą do ofensywy. Między innymi mamy bitwę o twierdzę Metz, bitwę pod Sedanem, to są takie decydujące bitwy, które zmuszają w zasadzie do kapitulacji olbrzymie części armii. W tym czasie we Francji wybuchają zamieszki, i jest proklam Trzecia Republika. Wtedy mamy też miejsce Komuny Paryskiej w Paryżu. Rząd, nowo utworzony rząd republikański powołuje około 2 miliona mężczyzn pod broń, jednak w większości są to oczywiście ludzie niewyszkoleni. Armia francuska w zasadzie odnosi tylko jeden sukces e, ob, obrania Paryż przed prusakami, no ale w innych regionach Francuzi ponoszą e, klęski, no i w styczniu 1871 roku ogłoszone jest zawieszenie broni, a 10 maja we Frankfurcie nad Menem podpisano traktat e, pokojowy, czyli mamy pokój frankfurcki, czyli zapiszmy sobie ten przebieg. E, 1870. 1871 mamy wojna francus, francusko-pruska. Wojna francusko-pruska. Może zapiszę skrótami. Francusko-pruska. No i 1871 to jest jednocześnie pokój frankfurcki. Pokój frankfurcki. Dokładna data 10 maja. 10 05. Okej. Okay. Na rzecz tego pokoju Niemcy zyskują alezację, bo już wtedy mówimy o Niemcach, zaraz sobie powiemy kiedy był akt e, zjednoczenia. E, Niemcy otrzymują alezację i część lotaryngii, które zresztą są zamieszkiwane w większości przez ludność niemieckojęzyczną, ale staną się takim powodem chęci rewanżu, e, rewanżu Francji na Niemcach. Francja musi także zapłacić olbrzymią jak na tamte czasy kontrybucję, 5 miliardów franków w złocie. Niemcy z, e, także żądają zgody na defiladę swoich wojsk ulicami Paryża, co jest takim haniebnym ciosem bo miasto to przecież nie zostało oficjalnie zajęte, a Niemcy mogą się przemaszerować na polach elizejskich, co, jest, co godzi strasznie w dumę narodową Francuzów. Cały entuzjazm niemieckiego społeczeństwa jest wtedy olbrzymi, już w trakcie wojny przecież widzą, że zwycięstwo jest pewne. W grudniu 1870 roku do Związku Północno-Niemieckiego przyłączają się te kraje południowo-niemieckie, niemieckie, a 18 stycznia 1871 roku w najpiękniejszej sali Pałacu Wersalskiego w sali lustrzanej proklamowane jest cesarstwo niemieckie, czyli II Rzesza Niemiecka. 18 stycznia 1871 Powstanie II Rzeszy. Drugiej Rzeszy. Oczywiście tutaj cesarzem niemieckim zostaje król Wilhelm I, którego widzimy tutaj na obrazie. No i teraz kanclerzem, oficjalnie już kanclerzem, nie premierem Prus, ale, znaczy on też później zostanie premierem Prus, ale to jest taka funkcja jakby wewnętrzna. Kanclerzem zostaje Oczywiście Otto von Bismarck, tak naprawdę twórca tego sukcesu, wyróżnia się tutaj takim białym mundurem. Zgodnie z konstytucją, która jest nadana przez władcę, Niemcy stają się federacją 22 państw, trzech wolnych miast i tak zwanego kraju Rzeszy, czyli Alzacji i Lotaryngii. Parlament tworzy dwie izby, Bundesrat i Reichstag, czyli Bundesrat, Bundesrat to jest ta izba wyższa i Reichstag. W Bundesratie oczywiście zasiadają przedstawiciele poszczególnych tych państw niemieckich, w Reichstagu posłowie, którzy są wybierani w wyborach powszechnych i zresztą wybory są powszechne, równe dla wszystkich mężczyzn. Parlament też decyduje o prawie, budżecie, ale nie ma wpływu na rząd, który jest całkowicie zależny od cesarza Niemiec. Tworzy nam się wtedy bardzo silne państwo, państwo niemieckie, które wygląda mniej więcej tak czy widzimy olbrzymie państwo niemieckie, które pojawia się takim bykiem na środku w zasadzie Europy i stanowi olbrzymie zagrożenie, znaczy zagrożenie, powoduje zachwianie takiej równowagi sił w Europie. I to by było tyle, jeśli chodzi o dzisiejszą lekcję. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, no i do usłyszenia ponownie. Trzymajcie się, cześć. Jeśli spodobał Wam się filmik, zachęcam do subskrypcji naszego kanału, a także do polubienia naszego fanpage'a na Facebooku, wpisując facebook.com ukośnik A. W razie pytań prosimy o kontakt przez a.contact.gmail.com lub wiadomość na Facebooku. Dziękuję za Waszą uwagę.